Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, w której zawodnicy mają problem ze zrzuceniem wagi. Wchodzą oni na wagę kompletnie rozebrani, co czasem i tak nie wystarcza. Jakiś czas temu mogliśmy widzieć Daniela Cormiera, który w 2 minuty zbił ponad pół kilo. Nikt nie wie, jak on to zrobił, ale jako iż była to walka o pas, mógł on drugi raz podejść do ważenia. A wczoraj mogliśmy oglądać zawodnika Sergio De Silva na ważeniu do gali Bellator w Nowym Jorku, który dosłownie starał się jak tylko mógł oszukać wszystkich ludzi, gdzie nagrywało go 100 kamer stojących przed nim. I sam nie umiem skomentować, co on próbował robić. Gość podnosi jedną nogę, myśląc, że uda mu się oszukać wagę i tych dwóch panów trzymających mu ręczniczek. Dostaje upomnienie i co? Dalej coś tworzy. Są to śmieszne sytuacje. Kolejnym zawodnikiem, który dzisiaj nie mógł zrobić wagi, jest Johnny Hendricks, który miał wystąpić na UFC Fight Night 112. Według mnie zawodnicy powinni mieć pozwolenie pomyłki o ten kilogram czy nawet pół. Wyobraźcie sobie, że ktoś przygotowuje się do walki 3 miesiące, a tu nagle twój rywal nie umie zrobić odpowiedniej wagi i walka zakończona. Wypowiedzcie się, co o tym sądzicie w komentarzach. A jeżeli chcecie więcej informacji ze świata MMA, zapraszam na stronę na Facebooku MMA Bądź na bieżąco.